Witaj. Opowiem ci dzisiaj bajkę. Był sobie mały chłopiec, który uwielbiał cyrk. Najbardziej w cyrku podobały mu się zwierzęta. Jego uwagę przyciągał zawsze słoń. Podczas przedstawienia spacerował po namiocie i prezentował swój ogromny ciężar i rozmiar i siłę. To było coś, co bardzo ciekawiło tego chłopca. Po przedstawieniu i przed wejściem na scenę słoń zawsze siedział uwiązany jedną nogą do kołka. Kołek był wbity w ziemię. Tym kołkiem był mały kawałek drewna, który tkwił w ziemi zaledwie kilka centymetrów. Wydaje się oczywiste, że słoń mógłby wyrwać drzewo z korzeniami? Mógłby wyrwać taki mały kołek. Słoń nie uciekał, bo był tresowany. Mały chłopiec się zastanawiał, dlaczego jeżeli jest tresowany, to po co go przywiązują? Słoń nie uciekał z cyrku, bo od najmłodszych lat był przywiązywany do różnych kołków. Wyobraź sobie maleńkiego, bezbronnego słonika, przywiązanego do kołka. On próbuje się uwolnić, pcha, ciągnie, używa całych swoich sił i nie daje rady. Stara się, próbuje raz, drugi, dziesiąty, setny i poddaje się. Kołek jest dla niego zbyt solidny. Pada ze zmęczenia, kolejnego dnia próbuje znowu. Znowu nie daje rady. I kolejnego dnia tak samo. I następuje dzień, kiedy słonik akceptuje swoją niemoc i godzi się na ten los. Taki słoń nie ucieka w dorosłym życiu, bo myśli, że nie da rady. Ma utrwalony schemat niemocy, którą przeżył w dzieciństwie, jak był małym słoniątkiem. Nigdy później, jak był ogromnym, potężnym, silnym słoniem, nie spróbował jeszcze raz. Zastanów się, co jest twoim kołkiem. Co ciebie trzyma? Co ciebie powstrzymuje? Co ci wmówiono w dzieciństwie? W co uwierzyłeś na swój temat? Co zrobiłeś, co kiedyś się nie udało, ale nie próbowałeś ponownie, bo uwierzyłeś w swoją niemoc? Co jest twoim kołkiem, kołkami wbitymi w ziemię, które cię trzymają, bo ty wierzysz, że nie dasz rady ich pokonać. Sprawdź to. Zobacz, jak jest teraz, jak jesteś dorosły. Jak masz inne zasoby, inną wiedzę, inne doświadczenie. Powodzenia.